Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. My ludzie bardzo często koncentrujemy się na tym, co zostaje nam tak podprogowo podane, albo wręcz nawet naczytaliśmy się, naoglądaliśmy się i mniej ufamy sobie, a bardziej jesteśmy tacy zewnątrz sterowni. I jak jesteśmy zewnątrz sterowni, to to prędzej czy później z nas po prostu wyjdzie. I mnie bardzo często pytają kobiety, wiesz, jak pracuję z nimi. Aneta, słuchaj, robię to, ale nie jestem, nie czuję się jakoś szczególnie szczęśliwa. Stać mnie na to, to sobie już kupiłam, zafundowałam sobie tego rodzaju sprzęt, masuję się, dotykam, odżywiam, przestałam jeść mięso, piję soki, jestem w super, wydawałoby się, takim wydaniu, powiedzmy, wellnessowym, a zaczyna mnie to bardzo męczyć. Czyli nie mam przestrzeni na samą siebie. Nie mam przestrzeni na to, żeby się przyznać, że chciałabym dzisiaj poleżeć w łóżku, jest niedziela i może wcale nie chcę dzwonić do całej rodziny. Może w ogóle nie chcę iść do tej łazienki i szczotkować sobie ciało, kiedy ono właśnie prosi, że zamiast zimnego prysznica, który teraz na wiosnę może przydałby się genialnie w ramach, że tak powiem, pracy antycelulitowej, ale moje ciało prosi o ciepłą kołdrę, termofor i herbatę. I szczerze mówiąc, to bardziej będzie docenione, bardziej zauważone i bardziej przytulone będzie zapewne procentowało znacznie bardziej. Wydaje mi się, że też, wiesz, jak spotykam kobiety i zresztą też o tym rozmawiałyśmy, że bardzo często takie uporczywe, natręczywe, takie natarczywe kierowanie się na to, żeby siebie jakoś tak ulepszać tymi superfoodami. Znam wiele kobiet, które totalnie ekologicznie się odżywiają, codziennie medytują, jogują, masują, wręcz bym powiedziała nałogowo, wiesz, zaczynają stosować jakieś challenge, wyzwania, że żeby siebie ulepszyć, popadają w paranoję i w ogóle to nie służy. Ja zawsze mówię o tym 80-20. 80% tego, co jest takie, wiesz, czujesz, dla ciała jest dobre, jest spokojne, jest gdzieś tam przebadane, rekomendowane, a te 20% zostawmy na szaleństwo. Na freestyle. Zostawmy na freestyle. Do czego my tu jesteśmy na tym życiu? W życiu jesteśmy do przyjemności stworzeni, do lekkości, do przyjmowania, wiesz, tego, co jest też dla nas takie... no niewymuszone. Wiesz, to jest niesamowite, że my bardzo często chcemy oddać swoje życie w czyjeś ręce. I skupiamy się na tym jakimiś sloganami reklamowymi, bądź jakąś swoją własną iluzją, że jak przyjdę tu czy tam, zapłacę tu i tam, zdobędę coś, to nagle to będzie to, wiesz, to po prostu pragniony skarb. Dlaczego nie tylko w gabinecie? Dlaczego nie face modeling? Dlaczego nie tylko masaż? Dlaczego nie tylko terapia manualna? Bo nasze ciało, jak wiesz, nie składa się tylko i wyłącznie z ciała fizycznego. Doskonale o tym wiesz, bo często o tym mówisz. Mamy całą psychobiologię, mamy całą kaskadę hormonów, mamy całą kaskadę nerwów, przeróżnych takich biochemicznych aspektów w naszym ciele, które warunkuje nasz mózg, które warunkowane są przez nasze narządy wewnętrzne, przez nasze jelita. I zobacz, często my kobiety poszukujemy, już tak powiem ogólnie, tego dobrostanu i tej urodowej naszej, takiego urodowego aspektu, że będziemy, wiesz, pięknie wyglądały, będziemy świetliste, błyszczące, w cudzysłowie błyszczące. Ale ten błysk, on idzie ze środka. Jak zwał, tak zwał, dusza, psychobiologia, cały środek, całe wnętrze, to buduje, to twarz manifestuje wszystko to, co dzieje się w środku. Nie ma odwrotnie. Możemy nałożyć na siebie tonę złotych kremów, eliksirów młodości, wiesz, za miliony monet. Natomiast jak nie ma tego eliksiru w postaci krążącej cudownie krwi w naszym ciele, ruchu ciała, ale też ruchu naszych emocji, emotion. Ruch, nie? Czyli nasze przeżycia, które przepływają przez nas swobodnie. Czyli jak ja czuję, przepraszam, powiem brzydko, wkurw, to ja jestem świadoma, że on jest. I przeżywasz go. I przeżywam go jakkolwiek. Oddycham, krzyczę, ruszam się. Nawet jak jechałam do ciebie, przecież wiesz, że dla mnie Warszawa jest kosmosem, to w aucie mówię, ja pierd, po prostu... Aneta, ogarnij się, w tym parkingu jest wąsko, ale za chwilę będziesz u Karoli i zaraz będzie fantastycznie, dostaniesz ciepłą wodę,
uspokój się, przeoddychaj to. Stanęłam na parkingu, nim wysiadłam, posiedziałam sobie 5 minut. Byłam totalnie spocona. I chciałam po prostu to przeżyć. Mm-hmm. Nie zrobić, wiesz, z uśmiechem zacisnąć wyjść, nic się nie działo, zacisnąć zęby. I przyszłam do ciebie już na rozluźnieniu, bo ja już to przeżyłam. Zostawiłam to ze sobą. Ale bardzo często sytuacje w naszym życiu są zamrażane. Przeżycia nasze, które nie zostały tak naprawdę przeciągnięte, przetransformowane przez ciało, one są zamrożone w naszych mięśniach, w naszych powięziach, w naszej mimice twarzy. I bardzo często... Wiesz, to tak widać, jak widzisz nawet kogoś pierwszy raz, widzisz te pierwsze 7 sekund, naprawdę bardzo często można czytać emocje, które z tej twarzy, z tych mięśni twarzy po prostu nie zostały przepuszczone albo zamroziły się z jakiegoś powodu. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.